Berlin w 100 sekund. Oczywiście Berlin jest stolicą Niemiec i największym miastem Niemiec. Drugim co do wielkości w Europie, po Londynie. Ma on powierzchnię 892 km kwadratowych. Zamieszkuje go 3 750 000 mieszkańców. Daje to 4039 osób na kilometr kwadratowy. Składa się z 12 okręgów administracyjnych i 96 dzielnic. Znajduje się około 90 km od granicy Polski. Te maksymalne odległości jego dają długość, szerokość 45 na 38 km. Najwyższy punkt 115 metrów i 40, najniższy 34 metry. W lipcu średnia temperatura plus 14,3 stopnia Celsjusza, w lutym minus 1,5 stopnia Celsjusza. Pierwsze wzmianki 1237-1244 rok. W 1701 roku został stolicą Królestwa Prus, a w 1871 roku stolicą Cesarstwa. Znajdują się na jego terytorium dwa duże lotniska Tegel i Schönefeld. 17 szkół wyższych. Jest to duży i ważny ośrodek gospodarczy i finansowy. Głównie przemysłu elektronicznego, maszynowego, produkcji samochodów. Znajduje się w nim wiele zabytków. Brama Brandenburska, Mur Berliński, Wyspa Muzeów, Reichstag. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne części o miastach w 100 sekund. Zapraszam do zasubskrybowania kanału oraz na pozostałe materiały.